Right. Exiled Kingdoms, czy tam Exiled, obojętnie jak to się nazywa. W każdym razie to jest coś, na co trafiłem przez przypadek i no, uruchomiałem to już wcześniej. Podoba mi się i chcę wam pokazać tę grę. Nadal to będzie tak jak pierwsze uruchomienie, dlatego że niewiele zdążyłem w środku zrobić w tej grze i niewiele zobaczyć, osiągnąć, czy jakkolwiek, jak zwał, tak zwał. Dlatego po prostu bierzemy nową grę. Czy na pewno chcesz nadpisać obecną grę? Tak, bo ja nie chcę grać w tamtą grę. No i co, wybieramy sobie postać, no powiedzmy, że jest mi to obojętne, płeć nie. Nazwę, czyli imię gracza, no to standardowo, no ja tu nie będę jakoś bardzo oryginalny. No. Klasa wojownik, klasa łotrzyk, na razie, czyli tak, żeby zagrać innymi klasami, trzeba zapłacić za pełną wersję. Poziom trudności łatwy, normal, wymagający. Więcej pułapek, potężniejszych wrogów dla starych wyjadaczy z RPG-ów. No ja jestem w sumie stary, nie wiem czy wyjadać, ale nie zagram w tę najtrudniejszą możliwą. Chociaż tu jest jeszcze pełna licencja, jakiś inny jeszcze temat. Poziom trudności wymagający. Więcej pułapek i potężniejszych wrogów. Na razie nie. Odpowiednie wyzwanie dla większości graczy. Spodziewaj się wrogo nastawionego świata i niebezpiecznych przeciwników. No i baja. Siła, wytrzymałość, zwinność, intelekt, świadomość, charakter. No dobra, bo tutaj to w sumie nie ma co się bardzo zastanawiać. Gramy warriorem. Czyli robimy sobie siłę i wytrzymałość, a bardziej siłę. Czy ja wziąłem łotrzyk? O kurde. Łotrzyk wziąłem. No dobra, no to po prostu zagramy łotrzykiem i tyle, no. A, wybrać łotrzyk umiejętności. Skradanie, sztych, unik, mistrz pułapek, łucznictwo, skryty atak, kopniak. Przygotowujesz pojedynczy śmiercionośny atak. I tak naprawdę jeszcze mam jeden punkt, tak? Nie, już. Rozpocznij grę. Przez tysiąclecia zjednoczony kontynent Andorii tkwił pod sztandarami Wielkiego Imperium. Wydawało się, że potęga Imperium jest wiekuista, a jego nauka i sztuka będą się wiecznie rozwijać. Jednak każdy Imperium musi kiedyś upaść. Przed 100 laty pojawili się władcy podziemi. Legendy mówią, że owi tajemniczy czarnoksiężnicy przybyli z innego świata. Otworzyli magiczne wrota. No kurde, no nie zdążyłem przeczytać. Czym horrory były lub jak wyglądały, nie jest już wiadome. W przeciągu tylko kilku tygodni, mimo całej swojej potęgi, Imperium zostało pokonane. Kilka tysięcy osób, które ocalały, pożeglowały do Varanar imperialnej kolonii, krainy dzikiej i surowej. Na całe szczęście horrory nie podążały za nimi. Wygnańcy pokonali liczne trudności i w pewnym stopniu okiełznali niegościnną ziemię. Zbudowali farmy oraz zamki, założyli wioski i miasta, a następnie Królestwa Wygnanych. 100 lat później Imperium oraz horrory jawiły się dla wielu tylko jako baśnie. Ty za to martwisz się brakiem pracy i pustką w sakiewce ze złotem. Ale twoje szczęście się odmieniło. Przyszedł do ciebie magiczny list z nowego Garant, wyzywający do odebrania tajemniczego spadku. Brzmi obiecująco. Nie jesteś w stanie sobie przypomnieć żadnych krewnych z tamtych okolic, ale i tak ruszysz w podróż. Kiedy tak wędrujesz przez dziki las Sagar, słyszysz nagle przed sobą... No dobra, nieważne co słyszysz, ważne, że
że gramy. Generalnie tak. Mam ten sztych, widzę. Wejdź w interakcję ze światem. Pamiętasz, jak dorośli mówili, nie rozmawiaj z nieznajomymi, nie podnoś rzeczy z ziemi? Cóż, wygląda na to, że w tej grze możesz, a nawet musisz to robić. Podejdź blisko do postaci lub obiektu, a w prawym górnym rogu pojawi się przycisk. Naciśnij go, aby wejść w interakcję. No dobra, dojdziemy, no. Jest jakiś list. List o spadku. No i co? A, ja mam to. Żelazny sztylet. Lekki. Ktoś krytyczny, no, zabija z nudy. Dobra, no co, no jest sztylet, to trzeba go brać, tak? Tak. Walka to prosta sprawa. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ataku, a będziesz atakować z największą prędkością. Nie musisz wielokrotnie klikać, no chyba, że sprawia ci to przyjemność. Jeśli podczas ataku nie stoisz naprzeciwko wroga, automatycznie odwrócisz się do najbliższego. No spoko. Jest to opcja, która... No... I goblin poszedł. Jeszcze jeden jest. Pułapka. Ale jajca. Dwa gobliny. O kurde. Muszę użyć sztycha. Niektóre obiekty mają niebieski napis pod nazwą przedmiotu. Przytrzymaj palcem nad nim, aby dowiedzieć się więcej o jego specjalnych właściwościach. Tu jest mapa. Już do gry, zapisz i wyjdź. No spoko, spoko. Zapisz. A czemu nie zapisałeś? Wykonano szybki zapis. No i bajka. Puklesz. Jestem ciekaw, gdzie jest... O! Czyli tak, tu mam 2,6. Tu mam 1,5. Szybkość 13, a tu mam szybkość 11. Krytyk 7, dobra, dawaj to. Wyglądasz nik jak wymiatacz. Bonus plus 2, załóż. Puklesz. Wszystkie. Nie nazwiesz tego tarczą bez śmiechu. No ale lepszy taki niż żaden, naprawdę. Umiejętności, szczegóły, reputacja, dziennik. No dobra, to na razie tyle. Szary wilk, level 2. No musiałem go dźgnąć, choć nie lubię dźgać wilków. No ale cóż. Coś mnie nie bardzo się podoba ten... Witaj, nazywam się Adaon i zmierzam drogą na wschód. Nie idziesz tam przypadkiem? Idę na wschód, tak jak ty. Brzmi groźnie. Rozsądnie będziesz brzmi... Bo widzisz, na drodze przed nami zauważyłem kilka goblinów oraz wilka. Sam nie jestem w stanie ich pogodzić. Dobra. Okej, chodź, rozwalimy te gobliny. Chociaż nie ufam ci za grosz, bo wyglądasz jak złodziej. Leczenie i uzdrawianie. A, no, jest leczenie. Przycisk uzdrowienia po lewej całkowicie cię wyleczy ekstra, nie? Ale możesz korzystać z tego tylko kilka razy dziennie. Musisz potem odpocząć w karczmie. Karczmy całkowicie regenerują przycisk uzdrawiania. Okej. Okay. Brzmi logicznie. Chcesz ze mną gadać, czy co? Mogę ci w czymś pomóc, przyjacielu? Nieważne. Ruszajmy dalej.
gdzie ja jestem twoim przyjacielem, Gamoniu? Nocka. To miejsce jest idealne, aby przeczekać do jutra, nie sądzisz? Idę do miejscowości. Bywa mylący, nie ufaj swojej mapie. Leneger może być daleko stąd. Lepiej będzie przy... Uważam, że powinniśmy się lepiej poznać. Wybieram się do King's... coś tam Bridge. Znaleźć pracę jako zwiadowca. A ty? Wolę zatrzymać te informacje dla siebie. Uśmiecha się. Jak sobie życzysz, a teraz pora spać. Mamy przed sobą jeszcze kawał drogi. Okradziono mnie podczas snu. Wszystko zniknęło. Pieniądze, broń, nawet list. Jedyne co mi zostało to sztylet i kilka monet. To musiał być Addon albo Adaon. Muszę znaleźć jakieś wyposażenie, inaczej długo nie pożyję. Może znajdę jakąś pomoc w wiosce na północy. To jest jakaś wioska. Witaj w wiosce Lanegar, podróżniku. Tutaj znajdziesz schronienie przed goblinami napadającymi przy drogach. Pomocy. Obrabował mnie złodziej o imieniu Adaon. Ukradł wszystkie moje pieniądze i ważny list. Pomyślmy, czy to się stało tutaj w Lanegar? Nie, to się stało na drodze, ale... Zatem to nie mój interes. I ostrzegam cię, nie zaczynaj tutaj bójki, bo spędzisz noc w bloku. To nieuczciwe. W porządku, szukam pracy, cokolwiek za kilka monet. Muszę siebie wyposażyć na nowo. Zawsze jest coś do roboty, zakładając, że przydasz się do czegoś więcej niż do bycia obrabowanym, parsknięcie. Sądzę, że alchemik potrzebuje składników. Duchowny Trójcy nie przestaje mówić o jakimś grobowcu, a i ja mógłbym użyć pomocy. Zapewniam, że dam sobie radę, jeśli tylko dostanę szansę. Powiedz, co trzeba zrobić. Nie jesteś pewny, czy poradzisz sobie z usunięciem patrolu goblinów. Poluj 5 goblinów, a rozważę, czy dać ci poważniejsze zadanie. Gobliny można znaleźć zwykle na zachodzie przy starej kopalni. Zrób to, a czeka ci nagroda. Biorę się za robotę. Oto duch, masz potencjał. Teraz się przekonamy, czy będziesz miał jeszcze swoje kończyny, jak wrócisz. Dobra, dawaj te gobliny zastrane na zachodzie. Polowanie na gobliny. No i dobra, 3 gobliny już są. Dobrze, że zmieniłem broń na tą szybszą. Teraz tak. Mam z powrotem ten... Karwasze skórzane. I zabiłem już 3 gobliny, czyli jeszcze tylko 2. I będzie cacy. Ura. Thank you.
To wygląda na dobry moment, aby zapisać grę. Exiled Kingdoms mogą być dość śmiercionośne, więc często zapisuj. Naciśnij przycisk szybkiego zapisu dołu ekranu albo sprawdź inne opcje w ekranie ustawień. Pamiętaj, w podziemiach możesz zapisać tylko przy wyjściu z gry. Dobra. Okej. Okay. Skoro tak radzicie, to znaczy, że zaraz polegnę. Dobra. No i dobra, to jest dobry moment na zrobienie przerwy i zastanowienie się, czy to jest gra odpowiednia dla ciebie, w tym wypadku dla mnie. Na tę chwilę powiem szczerze, że tego samego, co teraz oczekuję od tej gry, oczekiwałem, gdy grałem w tego typu gry, powiedzmy, w 1995-98 roku, może w 2000, powiedzmy. Także ja się jaram. Na pewno jeszcze wrócę do tej gry, a ciebie pozdrawiam i mam nadzieję, że zdecydujesz się na instalację takiej gierki i podzielisz się ze mną jakimiś opiniami na ten temat. Pozdro!